Uwielbiam motyw przewodni w wykonaniu Tatsuya Yamashita wprost idealnie wkomponowujący się w ogólny obraz filmu wraz z emocjami i to co do joty. Bo warto wiedzieć, zanim wybierzecie się do kina na film. A myślę, że warto, skoro można jak człowiek zobaczyć anime na wielkim ekranie. Że nie są to Wilcze Dzieci 2.0, więc chusteczki możecie zostawić na katar czy inne sytuacje, ale nie oznacza to, że jest to film gorszy, mimo że innego kalibru. Tym razem dostajemy ckliwą, bardzo familijną, przewidywalną fabułę, ale w sposób taki, że z chęcią chce się ją oglądać do samego końca. Otóż historia opowiada o dziecku, które musi pogodzić się z sytuacją pojawienia w domu nowego członka rodziny. Rodzice, jak to rodzice, muszą rozdysponować swoje zasoby między dwójkę pociech, co nie podoba się pierworodnemu. Cóż, nie ma co się dziwić, w końcu wcześniej cała uwaga skierowana była na nim. Tak więc mamy tutaj próbę walki o pryncypia na różne sposoby, typowe dla wielu maluchów, a więc opierających się o pewien rodzaj szantażu emocjonalnego. I tyle mogę powiedzieć w tej kwestii, bo psychologiem dziecięcym nie jestem, aczkolwiek wygląda to na bardzo naturalne i wiarygodne. Kun, bo tak ma na imię nasz Ancymon, będzie musiał wybrać się na przygodę. Przygodę, która w swej atrakcyjności świetnie odrywa, a jednocześnie łączy z codziennością w domu państwa Ota. I to właśnie ta mieszanka wdlowska przekonała mnie do siebie od pierwszych minut. Wyobraźcie sobie, że jesteście znowu dzieckiem, wasz pokój jest pełen torów jeżdżących po nich pociągów, a jedyną waszą troską jest to, na jakim torze pojedzie dany pociąg. Wtem do pokoju wchodzi babcia i mówi, że za chwilę będą rodzice. No a ty czekasz, czekasz, czekasz i czekasz. Generalnie miałem wrażenie, jakby ta scena strasznie się dłużyła, jednocześnie powoli czując napięcie, jakbym to ja czekał na swoich rodziców, a nie Kun. Mając totalnie retrospekcję emocjonalną z dzieciństwa, gdy to mój ojciec wracał po tygodniach bycia w pracy, poza domem. A fragment z przecieraniem okna był taką wisienką tej sytuacji. Innym przypadkiem jest taka zwykła scena zabawy w ogrodzie piłką, która jest świetna. Pokazuje to, jak dzieci potrafią mieć bujną wyobraźnię, a takich sytuacji, w których przechodzimy od codzienności do abstrakcji, jest tu sporo. I gdyby nie one, to śmiało bym stwierdził, że dostaliśmy flaki z olejem. A tak jest nawet kilka humorystycznych akcentów. Jednak najważniejsze w tym jest to, jak został opisany sam Kun. Bo według moich życiowych doświadczeń była nas czwórka w domu oraz obserwacji innych dzieciaków, to zachowanie i taka huśtawka w zmianie zdania i czasem brak refleksyjności jest czymś zwyczajnym dla dzieciaka w tym okresie. A trzeba zaznaczyć, że dodatkowo mówimy o rodzinie z kręgu kulturowego innego niż nasz, o czym wiele osób zapomina, wypowiadając się w internecie o tym filmie. Sporo uroku Mirai no Mirai daje oprawa wizualna, która z jednej strony robi wrażenie, jak scena z szybą z początku, czy kilka późniejszych, a z drugiej parę razy CGI okazało się niedoszlifowane. Co ciekawe, tu również mówię o pierwszych minutach, gdzie mamy zbliżenie na samochody, czy zjazd na budynki, które jako krajobraz wyglądają przepięknie, do czasu, aż kamera zejdzie niżej. Jednak patrząc po reakcji osób, z którymi byłem w kinie, tylko mi to jakoś wpadło do oka. Więc prawdopodobnie nie jest to rzecz, która psuje jako taki odbiór. No mój nie popsuła. Ha! Dubbing też nie popsuł, a było kilka momentów, gdzie miałem wrażenie, jakby słowa były wypowiedziane bez znajomości kontekstu przez aktora głosowego, co raczej nie dziwi. Spowodowało to, że miałem wrażenie, że matka dzieciaków jest nieprzyjemną osobą, chociaż w rzeczywistości tak nie było. I nie, nie było wyboru seansu z napisami, przynajmniej w tym kinie, w którym ja byłem. Kun-chan, sonna Kun-chan no mai ni arawareta no wa mirai kara yatte kita imouto no Mirai-chan deshita. O ile mógłbym wziąć w garść kilka miłych epitetów i je tutaj porozrzucać, to nie jest to film dla każdego, bo i nie każdy doceni taki rodzaj kina. Szczególnie, że sam finał nie jest takim
klasycznym kopniakiem w twarz, a mimo to od razu wiadomo, że za chwilę pojawią się napisy końcowe. I chociaż u mnie na sali widzowie żywo reagowali na to, co się dzieje na ekranie, to warto podkreślić, że większość z nich, a nawet przytłaczająca większość, to dorośli ludzie. Fakt ten bardzo prosto może sugerować badaniami statystycznymi z tak zwanego tyłka Instytutu imienia Buchaja, że jest to film skierowany mimo wszystko do starszej widowni, aby przypomnieć im ich własne zachowania z dzieciństwa oraz to, że w wychowaniu dziecka istotna jest relacja rodzic-dziecko. Bo to właśnie opiekunowie powinni przekazywać najważniejsze wartości, w końcu spędzają ze swoimi pociechami w tym okresie najwięcej czasu. Ach. I warto dodać, że opisy tego filmu, które widziałem na różnych stronach mających być zarysem fabuły, zwyczajnie bajduszą. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie, Buchach!